ciąż do przodu. Czy uzgodniliście, na co mogą być te pieniądze wydawane, a na co nie mogą być wydawane? Jeżeli siedząc w domu, doprowadzą do takiej sytuacji, że tak naprawdę nie ma możliwości zrealizowania woli wyborców. Ta bezprogowość powoduje też, że to angażuje obywateli. No i tutaj wracamy do tego takiego fundamentalnego, ja bym powiedział, rozwiązania systemowego, że demokracja przedstawicielska według mnie wybiera niestety przypadkowe osoby. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku To Warto Wiedzieć, eksperci PAFERE, witam Małgorzatę Łabęcką. Witam Ciebie, Janie, witam wszystkich. No jak Małgorzata, to nic, tylko co się dzieje w państwie e-parlamentarnym. Myślę, że różnie się dzieje, bo nie możemy po prostu słodzić, jeżeli są różne takie sytuacje, które by wskazywały, że życie toczy się swoim torem. Ale myślę, że taką najbardziej dla mnie fascynującą informacją jest to, że żeśmy sfinalizowali to stowarzyszenie e-parlamentu wolnych ludzi już całkowicie, czyli mamy konta pozakładane w walucie polskiej, w dolarach, w euro, mamy subkonta założone. Czyli to już tak naprawdę jest moment, kiedy możemy ruszyć i myślę, że nie będziemy mieć problemów finansowych. To jest ogromna radość, osobiście dla mnie i myślę, że dla wielu osób. Mi się wydaje, że zaraz zaczniecie mieć problemy z wydawaniem tych pieniędzy, bo wiesz, od razu czuję coś takiego, że ci, którzy będą siedzieli blisko tego konta, to zaczną sobie kupować iPhony i jakieś super Mercedesy. Nie wiem, ten problem żeście rozwiązali. Jak wydawać? Rozwiązaliśmy w ten sposób, że mamy podgląd pod wszystkie konta. Osoby, które zakładały te konta, czyli tak ścisły zarząd, no to założył, to takie mają udogodnienie. Oczywiście osoby, które będą do stowarzyszenia przychodziły, będą miały też taką możliwość. To jest kwestia załatwienia w banku. To jest bardzo fajna sprawa, bo po prostu widzimy dokładnie, jak wpływają pieniądze. Już pierwsze wpłaty się pojawiły. No, twórca parlamentu wpłacił, bo też się bardzo cieszył w tym momencie, że już mamy to sfinalizowane. Ja też tam zaśliłam swoje środki, więc myślę, że wiele osób, jak to już zostanie ogłoszone, bo lada moment to oficjalnie zostanie ogłoszone i opublikowane na stronie Ruchu Wolnych Ludzi, e-parlamentu, no to będą, bo też mam takie informacje, że chcą wpłacać, będą wpłacały, bo naprawdę ten projekt jest bardzo ciekawy i wart jest wspomagania i finansowego, i aktywności. Po prostu działamy. Czy uzgodniliście, na co mogą być te pieniądze wydawane, a na co nie mogą być wydawane? Przede wszystkim te pieniądze będą przeznaczone na utrzymanie działalności parlamentu. Co miesiąc są opłaty dotyczące serwerów. Mamy dwa, a nawet trzy serwery i mamy informatyka, który jakby zajmuje się tym. To jest jakby jego dodatkowa praca. On tam spisuje, ile godzin poświęcił dla parlamentu i te pieniądze są jemu przelewane. Szacunkowo mogę powiedzieć, że to jest 1000 do 1500 zł miesięcznie. I tak naprawdę no, nie możemy mieć większych na razie jakichś kosztów, myślę, bo zaczynamy tak tą naszą przygodę finansową i nie chodzi o to, żebyśmy się teraz jakby obciążyli różnymi kosztami, bo też już były pomysły, żeby kogoś na etat wziąć, bo może platformę za 2000 co miesiąc będziemy finansować. No, po prostu na razie nie mamy takich możliwości. Musimy zobaczyć, jakie będą wpływy. W zależności od wpływów ta działalność będzie się rozwijała. Jasne, tak, bo to według mnie to jest taka pierwsza kość niezgody i pierwsze, co potrafi rozwalić jakąkolwiek organizację, to są właśnie, to jest dzielenie wspólnych pieniędzy, tak, no bo jeden chce na to, drugi chce na tamto, jakieś układy, układziki się pojawiają, no i właśnie ta społeczna działalność potrafi eksplodować po prostu nad tą kością niezgody, którą są właśnie finanse. Podstawowe wydatki. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Tak. Dobrze, jakie problemy? No bo w gruncie rzeczy rozumiem, że e-parlament jest po to, żeby rozwiązywać problemy, tak, żeby głosować nad problemami, nad różnymi stanowiskami, no i wybierać jakieś kompromisy, jakieś rozwiązania kompromisowe. Co się dzieje w tej chwili w e-parlamencie?
Zrobił się taki, myślę, rozłam, jeśli chodzi o analizę, czy chcemy referendum progowe, czy bezprogowe. Ja po prostu, wchodząc do parlamentu, zawsze propagowałam referendum bezprogowe, wiążące, tak jak to jest w Szwajcarii, bo sądziłam, że myśmy przez to właśnie referendum progowe byliśmy bardzo mocno blokowani. Wymagania były takie, że 50% plus 1 uprawnionych do głosowania musiało wziąć udział w referendum, żeby było ono wiążące. Takiej aktywności nie było. Nawet w momencie, kiedy żeśmy uchwalali konstytucję z 1997 roku, nie osiągnęliśmy tego progu. I co wtedy rząd zrobił? Wtedy zmienił zasady. Powiedział, że jeśli chodzi o ustawę zasadniczą, to nie. Te progi nie obowiązują. No to jest taka jawna manipulacja, prawda, w zależności od sytuacji. Wydaje mi się, że żeby powstało społeczeństwo obywatelskie, ludzi aktywnych, chcących brać udział w życiu politycznym, te referenda powinny być bezprogowe, bo do jakich manipulacji też dochodziło? Była taka sytuacja, że chcieli odwołać Gronkiewicz-Waltz swego czasu ze stanowiska prezydenta Warszawy. I jakie były tendencje? Nawoływali, żeby nie iść na to referendum, bo wtedy nie przekroczymy tego progu. To po co ludzie mają w ogóle iść na referendum, jeżeli siedząc w domu doprowadzą do takiej sytuacji, że tak naprawdę nie ma możliwości zrealizowania woli wyborców. I tak się przecież stało. Blokując i nawołując do niebrania udziału w referendum, no zbojkotowali je i rzeczywiście Gronkiewicz-Waltz miała następną kadencję. No ja muszę ci powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo pierwszy taki argument, uważam, że bardzo mocny, to jest argument taki, że tego właśnie, tego rodzaju referenda, czyli ta cecha referendów, bezprogowość i znaczy bezprogowość jest stosowana w Szwajcarii, czyli w kolebce demokracji bezpośredniej jest w zasadzie stosowana z pełnym sukcesem. No i są różnego rodzaju wytłumaczenia, dlaczego tak właśnie powinno być, tak? To również jest ta bezprogowość powoduje też, że to angażuje obywateli. Natomiast rzeczywiście ci obywatele, którzy mają w nosie wynik referendum, po prostu nie biorą udziału i tym samym nie zajmują czasu. I tyle. Ja uważam, że jest to, znaczy być może w pierwszym okresie referendum bezprogowe może być jakimś tam problemem, bo ludzie mogą się jeszcze zagapić, oni mogą nie widzieć siły tego narzędzia, w związku z tym mogą niejako traktować to jako poprzednie referendum i olewać, i nie przychodzić na to. Natomiast jeżeli kilka referendów zostanie rozstrzygniętych nie po ich myśli, to oni będą bacznie zwracali uwagę na tematykę przyszłych referendum i referendów, i jeżeli będą chcieli zająć jakieś stanowisko, to po prostu będą aktywnie robili wszystko, żeby w referendum wziąć udział. Także ja myślę, że tutaj jest też rola dydaktyczna, tak? To znaczy rola dydaktyczna, niejako człowiek się uczy, że referendum jest ważne i warto brać w nim udział, a po drugie jest to takie rozwiązanie systemowe, które poniekąd zmusza ludzi do wzięcia udziału w referendum, no i powoduje, że nie ma czegoś takiego, że można referendum, że tak powiem, zniszczyć, nie przychodząc, tak? Czyli bojkotując je. Tak, właśnie ja mam takie podobne zdanie jak ty, bo mi się wydaje, że jeżeli ludzie są w stanie w przeciągu 3 miesięcy zebrać 2 miliony podpisów pod inicjatywą, była taka inicjatywa w obronie lasów państwowych, to czy ci ludzie nie wezmą udziału w tym referendum? Przecież to był szok, żeśmy w 3 miesiące zebrali 2 miliony, a jakie są wymagania? 100 tysięcy. To jaka była mobilizacja Polaków? I teraz zakładanie, że musi być jakiś próg, żeby to miało efekt odnieść, w momencie, kiedy mamy masę przeszkód, przecież żeby referendum ogłosić, no to musi też Sejm, prawda, ogłosić, prezydent za zgodą Senatu. My jako obywatele nie mamy dostępu do prawdziwego referendum obywatelskiego. Już mamy tutaj przeszkodę. Czy teraz my sami sobie chcemy nakładać następną blokadę, to próg? I co, okaże się, że nie przekroczymy tego progu i nagle to referendum jest niewiążące, tylko opiniotwórcze, jak do tej pory? Powiedz mi,
Co mówią osoby, które nie chcą, chcą właśnie progowego referendum? No bo muszą mieć jakieś argumenty przecież. Takie trochę wydaje mi się bardzo naiwne, bo może jedna osoba zadecydować o wyniku referendum. To jest takie, czy jedna osoba tylko pójdzie do referendum, no to jest taki, wydaje mi się, bardzo mały argument do zbicia, bo jeżeli jest aktywność przy zbieraniu inicjatywy, tutaj już mamy jakby informację od społeczeństwa, czy ta inicjatywa ma poparcie. Jeżeli ona nie będzie miała poparcia, jeżeli nie zbierze tych 100 tysięcy w przeciągu 3 miesięcy, to tu już jest próg, to nie dojdzie do tego referendum, bo już wiemy, tak, że ludzie nie są zainteresowani. Mi się wydaje, że w trakcie zbierania podpisów też dochodzi do takich debat indywidualnych. Przecież ja sama stojąc i zbierając podpisy, no to jak ludzie przychodzili, ale o co tu chodzi, no to tłumaczyłam im. To są takie właśnie debaty, człowiek z człowiekiem rozmawia. W ten sposób uświadamiamy, że to jest ważne. Jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest dla niego istotne, to się podpisze. Jeżeli nie, no to odejdzie. I tu mamy też jakąś informację od społeczeństwa. Czy ta nasza inicjatywa jest poprawna i czy będzie miała poparcie? To już tu już jest próg, prawda? Zebranie w przeciągu 3 miesięcy 100 tysięcy. Po co następny próg? Jeżeli te 100 tysięcy, załóżmy, zbierzemy i mamy tę inicjatywę i przekazujemy ją do Sejmu, to czy te 100 tysięcy, które jest zainteresowane wziąć udział w danym referendum i będzie brało udział, nie jest większą ilością osób niż 460 posłów? I to jest właśnie argument, który podał profesor Matyja, bo ja się też zgłosiłam do niego, żeby opisał, dlaczego, jakie jest ważne to, że ta bezprogowość, zwłaszcza w Polsce, kiedy jesteśmy blokowani na każdym polu, jest to przecież referenda lokalne, próg wynosi 30%. I ja już na przykład zauważyłam, że są tendencje, aby zacząć od likwidacji progu lokalnego. I nawet oglądałam twój wywiad z Markiem Ciesielczykiem, on o tym powiedział, że 30 posłów, prawda, wyszło z taką inicjatywą w Sejmie, żeby zlikwidować referendum lokalne. I ja to też to śledzę. Próg referendum lokalnym. Referendum lokalnym, tak. Ja też to śledzę i muszę ci powiedzieć, że którego do stycznia, 4 stycznia wyszła taka opinia w Sejmie, dlaczego to nie będzie tak zlikwidowane. W zasadzie podsumowując, może ja to przeczytam. Podsumowując wątek ogólnej oceny konstytucyjności projektowanych rozwiązań, należy stwierdzić, iż w zakresie, w jakim odnoszą się one do referendów odwoławczych, budzą wątpliwości w świetle artykułu 169 ustawy 1 Konstytucji, gdyż znosząc wymóg osiągnięcia jakiejkolwiek frekwencji dla wiążącego charakteru referendum, wydają się zaburzać równowagę między demokracją przedstawicielską i bezpośrednią w jednostkach samorządu terytorialnego, nadmiernie ułatwiając odwoływanie wybieralnych organów samorządowych. Z kolei w zakresie, w jakim przepisy projektu odnoszą się do referendów tematycznych, merytorycznych, są one wątpliwe w świetle artykułu 170 Konstytucji, gdyż upraszczając, nadmiernie ograniczają możliwość przeprowadzania referendów. A artykuł 170, to jest po prostu artykuł 170 Konstytucji mówi, że społeczeństwo, Polacy mają prawo do referendum właśnie w samorządach. I w jaki sposób to ogranicza ta bezprogowość? To jest jakiś taki, mi się wydaje, absurd i to mocno upraszczając. Słuchaj, no mi się wydaje, że tutaj jest wojna między demokracją bezpośrednią i demokracją przedstawicielską. To są dwie różne demokracje i po prostu wydaje się, że zaburza, tak? To są takie fajne stwierdzenia. Mi się wydaje, ja jestem pewien, że demokracja przedstawicielska prowadzi do niestety bardzo wielkiego marnotrawstwa i złodziejstwa, co potwierdzają liczne artykuły w tej chwili na portalach internetowych, jak to się kradnie, jak to się obsadza swoimi dziećmi spółki państwowe, czy spółki komunalne, czy spółki gminne i oni tam po prostu czeszą pieniądze. No, do absurdów dochodzi w Rosji, tak, gdzie syn przewodniczącej parlamentu właśnie jest szefem spółki, która świadczy usługi hydrauliczne całemu Sankt Petersburgowi, a sam jest, jak można zobaczyć w YouTubie, no chyba niespełna rozumu, tak mi się wydaje, natomiast jest miliarderem dolarowym, tak, po prostu do tego to może dojść. I dlatego wydaje mi się, że właśnie referendum i referendum bezprogowe, wbrew pozorom, referendum samo, jako to właśnie
może tego żeśmy nie doprecyzowali, ale żeby zainicjować referendum bezprogowe, potrzebny jest próg wejścia, czyli musi zgłosić to pewna liczba ludzi. I ten instrument, który zabezpiecza. I wydaje mi się, że tutaj nie ma dobrej woli ze strony wszystkich przedstawicieli demokracji przedstawicielskiej, czyli wszystkich przedstawicieli, którzy są wybrani w tej chwili w Polsce, no bo oni się po prostu obawiają o to, że obywatele zaczną im bardziej patrzeć na ręce. Tak? W tej chwili powiem, ja mam bardzo przykre doświadczenie z naszej spółdzielni mieszkaniowej, to jest 7 tysięcy członków. Słuchaj, trudne pytania były rzeczywiście, bo no, ja sam dokładnie nie wiedziałem, jak tam należy odpowiadać, ale frekwencja była 4,5%. Z czego to wynika? No, bardzo wielu osób ma to wszystko w głębokim poważaniu. Im się wydaje, że jeżeli wybrali kogoś tam wybrali, to ten ktoś za nich to wszystko załatwi. Natomiast Rada Nadzorcza zauważyła wiele nieprawidłowości, tak, systemowych nieprawidłowości wynikających ze złej woli albo czasami nawet z kradzieży. No i chciała coś tam przegłosować. No jak można, jeżeli aktywnych ludzi, którzy przyszli na to referendum jest 4,5%, tak? Natomiast mówię, jeżeli całej reszcie nie zależy, to trudno, to te 4,5% powinno przeważyć, powinno postawić na swoim. Oczywiście, jeżeli stwierdzicie Państwo, że te 4,5% przegłosowało źle, w ogóle całe to referendum było niedobre i krzywdzące, to nie ma problemu, robicie swoje własne referendum, tak, organizujecie je, przeprowadzacie i wtedy większa liczba osób przyjdzie i odkręci to, co poprzednie referendum ustanowiło. No, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, widzisz, i chodzi o to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że ich aktywność ma moc sprawczą. O to chodzi, bo tego do tej pory nie było. Braliśmy udział w referendum i tak naprawdę dowiadywaliśmy się, że nie został przekroczony próg, czyli jest tylko opiniotwórcze referendum. Wyrzucone 100 milionów złotych, bo tyle mniej więcej jest koszt zorganizowania referendum. Dlatego wydaje mi się, że taka analiza za i przeciw, tłumaczenie, że dla mnie to jest próg frekwencyjny, to jest przeżytek, to są czasy komunistyczne, kiedy można, trzeba było mocno obwarować się, żeby obywatel, Polak nie miał dostępu do jakiejkolwiek decyzyjności. My powinniśmy od tego odchodzić. Jeżeli stwierdzimy, że to referendum będzie bezprogowe i zobaczymy i ludzie zrozumieją, że to jest ważne, że ta dana osoba pójdzie, swój głos da, bo tak naprawdę ten głos jest ważny, wtedy będzie ważny, prawda? To w ten sposób ta aktywność się jakby obudzi i nie będziemy tak biernie patrzeć, nic nie robić, nie idziemy, bo wtedy próg za nas jakby zadecyduje, tylko właśnie budujemy wtedy to społeczeństwo obywatelskie. To jest bardzo ważne, prawda? Żebyśmy zaczęli od budowania aktywności ludzi. Aktywności. Po to, żeby było... I pozyskiwali ludzi aktywnych, no bo popatrz, jaka jest sytuacja. Podobno, znaczy jest taki wywiad na RMF FM bodajże, że dziennikarz rozmawia z jakimś posłem i okazuje się, że poseł absolutnie nie wie, za czym głosował. On jest nawet, znaczy wiadomo, że głosował za, natomiast jak jemu się, ten dziennikarz mu tłumaczy tak faktycznie, za czym on głosował, się okazuje, najpierw ten poseł mówi, że nie, to jest złe, tak, wszyscy powinni głosować na nie. No i w końcu dziennikarz się pyta, no dobrze, a dlaczego w takim razie pan zagłosował na tak? A poseł mówi, nie, ja nie głosowałem na tak. No i wtedy dziennikarz mu pokazuje czarno na białym, jaka decyzja została podjęta. No i tutaj wracamy do tego takiego fundamentalnego, ja bym powiedział, rozwiązania systemowego, że demokracja przedstawicielska według mnie wybiera niestety przypadkowe osoby, są wybrane, jeszcze nie dość, że te osoby są wystawiane przez media głównego nurtu i ludzie nieobecni w mediach głównego nurtu w zasadzie nie mają szans na bycie wybranymi, no to jeszcze mamy te listy partyjne, gdzie to szef partii ustawia tych ludzi, o których mu zależy na jedynkach wyborczych i już, tak? Także właśnie dostają się ludzie przypadkowi, a teraz mamy referendum bezprogowe, które musi być zainicjowane powiedzmy przez 200 tysięcy czy 100 tysięcy obywateli, no to jeżeli mamy po jednej stronie 100 tysięcy zaangażowanych obywateli, a po drugiej stronie 460 posłów przypadkowo wybranych, no to pytanie w ogóle jest głupie, tak? No to kto lepiej zadecyduje? No wiadomo, obywatele, tak.
swojej własnej sprawie zadecydują lepiej aktywni obywatele niż przypadkowo wybrani posłowie w sprawie obywateli. Generalnie patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, posłowie nie decydują w sprawach obywateli, tylko decydują w swoich własnych sprawach. Tak, i widzisz, dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że nie posuniemy się do przodu, jeżeli uparcie będziemy obstawiać tą frekwencję wręcz 50% plus 1. To jest zabójstwo, to jest po prostu patologia referendalna. Utrzymywanie tej patologii doprowadzi do tego, że nie posuniemy się. Po co nam te inicjatywy? Przecież w którymś momencie będziemy zmęczeni zbieraniem tych podpisów, jeżeli to nie przynosi żadnego skutku, jeżeli to później jest przepychane do tej zamrażarki sejmowej. Więc po co nam nasze jakiekolwiek inicjatywy? Po co krzyki, że wetujemy jakąś ustawę, jeżeli nie mamy możliwości wypowiedzenia tego własnego zdania w referendum? Najpierw musimy tak naprawdę walczyć o prawo do tego referendum obywatelskiego, bo też tego nie mamy. A my jeszcze sobie w swoim środowisku, też w środowisku parlamentarnym, robimy sobie jeszcze jedną przeszkodę. Nie mamy, prawda? No zobacz, to dochodzi. A powiedz mi, jak dużo jest to osób, to znaczy jak dużo osób chce tego progu? Ja zauważyłam takie tendencje, że osoby, które odwołują się do demokracji szlacheckiej, do czasów I Rzeczpospolitej. I to rzeczywiście piękne czasy. Wtedy przecież była konstytucja, powstała Michilinowi w statutach Łaskiego, 1505 rok. Nic o nas bez naszej wspólnej zgody. Oczywiście tak, to generalnie zauważyłam, że mają właśnie tendencję do utrzymywania tego progu. Nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że jak był ten Sejm walny, i szlachcic jechał na ten Sejm walny, czy tam był jakiś próg? Przecież decydowali ci szlachcice, którzy tam przyjechali. Czy tam jakiś próg był ustalony? Debatowali ci, co przyjechali. Nie wszyscy dojechali, a zdanie było ważne, prawda? Ustalone było. Więc skąd ten próg? Mieli takie tendencje. Ci, co tak mocno optują jakby za tą Pierwszą Rzeczpospolitą, notabene to jest rzeczywiście bardzo świetny okres, który też my propagujemy w ruchu Praw Wir, prawda? U nas naszym hasłem jest nic o nas bez naszej wspólnej zgody, ale też i propagujemy do referendum bezprogowe. To nawet Szymon Tolak powiedział o tym, że przecież można referendum wygrać, nawołując ludzi do siedzenia w domu. To jest jakby jego też taka uwaga, o której też muszę powiedzieć, że to nie są wszystkie moje przemyślenia. Jakby zbieram kompendium różnych opinii po to, żeby przedstawić szerzej. Znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo słuszna uwaga. Też tak jakby zobaczenie charakterystyki właśnie, że charakterystyki referendum jako instrumentu w odniesieniu do psychologii człowieka. No łatwo mówić człowieka, któremu tam za bardzo, wiesz, jemu tam nie za bardzo, a jemu jest wszystko jedno, tak mniej więcej jest mu wszystko jedno, no ale powiedzieć, dobra, to nie idź, bracie, na to referendum. No oczywiście, pójdę sobie pogryluję i tyle. W związku z tym oddam negatywny głos. Natomiast w przypadku referendum bezprogowego właśnie jest ta zupełnie inna zależność, tak? Nie interesuje mnie to, więc idąc i nie głosując, ja się zgadzam po prostu z wolą większości, która jest w ten problem zaangażowana, tak? I tak uważam, że tak powinno być. A zobaczymy, czy pamiętasz to referendum Komorowskiego tak zwane? Ono było zorganizowane w 2015 roku. Oczywiście ono było tendencyjne. Wiemy o tym, że próbował się przypodobać społeczeństwu i miał nadzieję, że będzie prezydentem na następną kadencję. I jaki jest wynik, jaki był wynik tego referendum? 8% ludzi uprawnionych do głosowania brało udział, czyli próg nie został przekroczony, ale notabene zauważ, jakie były ciekawe pytania. Przecież chodziło o finansowanie partii. Było pytanie, czy chcemy, żeby partie były finansowane w taki sposób, jak do tej pory, czyli z subwencji. Chodziło o JOW-y. Też było bardzo ciekawe, przecież walczymy o te jednomandatowe okręgi wyborcze. I gdyby tego progu nie było, to te rzeczy by weszły w życie. Oczywiście wiemy, dlaczego zostało zbojkotowane, prawda? Bo generalnie to była taka akcja, żeby nie iść na referendum i nie głosować, bo było Komorowskiego. Tak jak mówię, no po pierwsze, w ogóle chyba referenda takie bardzo istotne w Szwajcarii, to osiągają progi 72%, frekwencję taką mają. Generalnie frekwencja jest nieco powyżej 50%, tak średnio rzecz biorąc.
Także też są ludzie, którzy po prostu w tym nie biorą udziału, no z różnych przyczyn, tak? Bo nie tylko dlatego, że im się nie chce, ale bardzo no, w wielu przypadkach jest też tak, że człowiek nie może po prostu pójść, no i tyle. No widzę, że tak, my jesteśmy jednak zwolennikami absolutnie referendum bezprogowego, oczywiście inicjowanego przez pewną grupę, powiedzmy 100 czy 200 tysięcy obywateli, którzy chcą takie referendum zainicjować w trybie na przykład weta obywatelskiego, którego nie należy mylić z wetem szlacheckim, czyli liberum veto, z tytułu inicjatywy obywatelskiej, takiej, która zmienia na przykład konstytucję. Rzeczywiście my, według mnie, w Polsce nie mamy takich narzędzi w ogóle, bo te referenda, które mamy tam od Bieruta, to one w zasadzie albo są sterowane przez państwo i jest cała nagonka medialna, żeby brać w nich udział i 3 razy tak odpowiedzieć, tak? Natomiast jeżeli to są jakieś referenda, które mają albo są zwołane z inicjatywy obywatelskiej, to wędrują do zamrażarki. Jeszcze nie było czegoś takiego chyba w Polsce, żeby inicjatywa obywatelska podeszła pod referendum. No albo tak jak mówisz, sztucznie się zaniża ten próg, no bo uważa się, bo wtedy właśnie się mówi, że to jest referendum wielkiej wagi państwowej, tak? No i pytanie powstaje, kto decyduje o tym, że to jest waga państwowa? Ja znowu uważam, że lepiej, żeby nie decydował prezydent czy jacyś tam przypadkowi wybrańcy narodu, tylko żeby decydowali właśnie świadomi obywatele, którzy zgromadzają w tym celu na przykład te 200 tysięcy podpisów, tak? Oni wtedy wykazują wolę i pokazują, że problem jest rzeczywiście ważny. Tak, i teraz właśnie chciałabym podsumować, myślę, że będziemy już też takie rzeczy konkludując, podsumowując. Zobacz, ta demokracja szlachecka, rzeczywiście to są te pierwsze jakby takie działania demokracji bezpośredniej, polskiej. I to był piękny czas. Pamiętajmy, że wtedy się właśnie ta, jeszcze raz powtórzę, konstytucja powstała, nihil novi, nic o nas bez naszej wspólnej zgody. My chcemy do tego wrócić, chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje, chcemy inicjować własne ustawy, chcemy móc powiedzieć, czy ustawy, które proponuje rząd, nas interesują, czy one nie są dla nas niebezpieczne, bo przecież wiemy, prawda, ustawa 1066 powstała, do dzisiaj nie została zlikwidowana, a jest niebezpieczna dla bezpieczeństwa Polaków, to te dwie jakby demokracje, szlachecka i ta demokracja bezpośrednia, mogą być połączone. Możemy to, co w Szwajcarii jest najistotniejsze, możemy przełożyć na grunt polski i z hasłem nic o nas bez naszej wspólnej zgody, z hasłem właśnie wynikającej z tej konstytucji nihil novi, tworzyć własną demokrację oryginalną, ale na bazie tej szwajcarskiej, bo tu mamy dokładnie pokazane, że to funkcjonuje, że to działa, że ludzie tam są zadowoleni, że mają wpływ na to. Oczywiście są różne też opinie, że oni też popełniają błędy, tak? O tym nawet też przecież mówi profesor Matyja. My możemy próbować te błędy wyeliminować. Nie likwidujmy tej, bo są też takie głosy, że ci, co są za demokracją szlachecką, generalnie są przeciwko demokracji bezpośredniej szwajcarskiej. To mnie właśnie jakby martwi, bo to doprowadza do rozłamu i do wręcz obrzydzania wersji demokracji szwajcarskiej w Polsce. Zastanówmy się, nie idźmy po prostu tą drogą. Starajmy się połączyć. Ja myślę, że bardzo niebezpieczne jest etykietowanie, to znaczy właśnie mówienie, bo demokracja szlachecka jest lepsza od demokracji bezpośredniej, ale zawsze każdy inżynier to by zapytał, no zaraz, ale moment, jakie są różnice, konkretne różnice między jednym a drugim, tak? I według mnie należy koncentrować się na fundamentach i brać wzór, właśnie brać wzór z najlepszych. Ja się zgodzę, nawet wczoraj rozmawiałem z takim studentem z Kazachstanu, słuchaj, i mu powiedziałem, bo właśnie ciągle jest ta dyskusja, że ludzie dążą tak jakby do ideału, a tu nie ma ideału, tu jest mniej źle po prostu. No a która demokracja jest najlepsza? No ta, która jest najmniej zła, czyli właśnie demokracja bezpośrednia. W każdym systemie, czy to jest system techniczny, czy to jest system polityczny, zdarzają się problemy. I cały widz polega na tym, żeby te problemy można było skutecznie rozwiązywać. I my w naszej demokracji przedstawicielskiej nie mamy takiego narzędzia. Nie potrafimy skutecznie rozwiązywać problemów, które nas męczą. Też
ta demokracja przedstawicielska ma taką tendencję, że dzieli społeczeństwo na frakcje, na dwie czy trzy frakcje, tak? I to też jest cecha charakterystyczna. I tutaj demokracja, to możemy sobie zrobić kolejną rozmowę na ten temat, właśnie cechy demokracji przedstawicielskiej, tam tego nie ma, tak? I wytłumaczymy po prostu w następnej rozmowie, możemy temu się poświęcić. Słuchaj, ostatnie, bo mamy jeszcze dwie minutki, jaki jest wasz plan działania, żeby przekonać właśnie do bezprogowego referendum? Jaki macie plan właśnie, co chcecie, jakimi metodami chcecie to osiągnąć? Myślę, że generalnie dojdzie na pewno do referendum w tej sprawie. Jest duży podział i my sami w tej Krajowej Radzie Koordynacyjnej mamy różne zdania na ten temat. Tu już jest podział. Wydaje mi się, że taką decyzję, czy e-parlament będzie reprezentował referendum bezprogowe, czy progowe, muszą zadecydować wszyscy członkowie parlamentu, ale najpierw musi być debata. Tak jak my tutaj próbujemy coś przedstawić, prawda? Może nie wszystko, ale to są jednak ważne rzeczy, o których teraz powiedzieliśmy. I ta debata powinna być przeprowadzana, nie wiem, przez kilka nawet miesięcy. Mówmy, jakie są za i przeciw. Tak jak powiedziałam, dla mnie tworzenie, i to w społeczności ruchu wolnych ludzi, progu referendalnego, to jest dodatkowa bariera, którą i tak mamy przez demokrację przedstawicielską ustanowioną właśnie w Konstytucji, że nie mamy dostępu do referendum obywatelskiego. Więc jeszcze chcemy sobie sami tworzyć jakieś progi, czyli te referenda nigdy nie będą realne. W jaki sposób będziemy mieć prawo decydowania o tym, co się dzieje w naszym kraju? W jaki sposób będziemy mogli inicjować konkretnie jakieś ustawy? No nie mamy takiej możliwości. Ja myślę, słuchaj, że tutaj jest pole do popisu w tej chwili, ponieważ jest taki fundamentalny rozdział, tak? W związku z tym dobrze by było, żeby właśnie powstały komitety, tak jak to w Szwajcarii, te, które nawołują do zagłosowania, czyli żeby powstało pytanie referendalne, żebyście wypracowali to pytanie, które będzie poddane pod głosowanie przez parlament, no i żeby powstały komitety przez, nie wiem, pół roku, które będą właśnie tłumaczyły, dlaczego należy zagłosować na tak, albo dlaczego należy zagłosować na nie, podawały argumenty, żeby ludzie zobaczyli, no bo to jest ten mechanizm szwajcarski, prawda, gdzie właśnie tak oni podejmują te decyzje. Oczywiście w momencie, kiedy, dajmy na to, e-parlament zagłosuje, że będzie, że stanie na tym, że ma być referendum progowe i wtedy wszyscy, którzy byli przeciwni sobie z tego e-parlamentu pójdą, to też będzie dla tych osób sygnał, tak, że coś tutaj nie zagrało. W takim razie, słuchajcie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zostanie wrzucona do komitetu, który będzie popierał referendum bezprogowe. Natomiast ja absolutnie umawiam się na następną rozmowę z Tobą. Poprowadzisz mnie za rękę, żebym ja został członkiem e-parlamentu, dobrze? No tak, właśnie. Mam nadzieję, że jak najszybciej w ciągu kilku dni powinniśmy nagrać taką rozmowę, taką instrukcję właśnie dla takich osób. Ja bardzo chętnie zostanę takim członkiem e-parlamentu, bo też chcę właśnie wpływać na to, co się dzieje w naszym kraju. Także życzę Wam, żeby to się wszystko rozwijało. Życzę sobie, żeby do Was dołączyć lada dzień, za kilka dni. I bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Zapraszamy, oczywiście jesteś nam potrzebny, bo też preferujesz referendum bezprogowe. Tak jest i wiele innych rozwiązań szwajcarskich. Jest bardzo cenne i wiele osób słucha Twoich wywiadów i się tym inspiruje, także zapraszamy w nasze szeregi. Jasne, jestem gotowy, także tylko czekam na możliwość, żebyś poprowadził mnie za rękę. Nie dlatego, że jestem taki głupi, że sam bym sobie nie poradził, ale tu chodzi też o film instruktażowy dla innych. Dla innych, oczywiście. Bardzo się cieszę, że chcesz dołączyć do nas, Janie. Dzięki, wszystkiego dobrego. Również wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Czekaj, zamykam.